myślę, że rola dziennikarstwa obywatelskiego i mediów społecznościowych jest dwojaka. Po pierwsze, one rozbijają hegemonię. Rozproszenie, to, że są tysiące, miliony, setki milionów źródeł na świecie informacji dziś, w tym takich, które już są jakoś hierarchizowane, to znaczy my wiemy, że są portale, które są wiarygodne, no i tak dalej, blogi, które są kompetentne. To powoduje, że coraz trudniej jest zakłamywać rzeczywistość i już na przykład dziś, jak Leszek Balcerowicz wciska nam kit, to w iluś dziesiątkach miejsc to jest obnażane, media głównego nurtu muszą się z tym konfrontować. Już nie może być tak, jak było jeszcze kilka lat temu, że wszędzie pisano jako rzecze Balcerowicz, prawda? Balcerowicz jest bardzo mądrym ekonomistą, ale jak każdy może się mylić i to podlega kontroli. To jest bardzo ważne. Ale z drugiej strony to jest też ocean głupoty, niekompetencji, paranoi różnego rodzaju. I my w tej chwili nie możemy powiedzieć, czy ta rzeczywistość kompletnie nowa jakoś się sensownie ustrukturyzuje, czy się ustrukturyzuje bezsensownie. Na razie jest tak, że jednak media głównego nurtu, będąc pod tą presją, musząc rezygnować z hegemonii, wysuwać się poza hegemonię, takie dominujące poglądy, prawda? Takie oczywiste dominujące poglądy jeszcze kilka lat temu były bardzo silne, prawda? Że na przykład taki pogląd, czym mniejsze podatki, tym lepiej się rozwija gospodarka, prawda? Dziś już ten pogląd jest zweryfikowany. Albo taki inny pogląd, że jak się obetnie podatki, to wpływy podatkowe wzrosną. No, była taka legenda, nazywana naukowo krzywą Lefera. No, bardzo to brzmiało tak poważnie. Wiemy, że to jest brednia, że czasami może się tak zdarzyć, ale na ogół się tak nie zdarza dzisiaj. No, właśnie dzięki rozbiciu tej hegemonii. Natomiast trudno jest powiedzieć, czy co się stanie w miarę jak media głównego nurtu będą słabły, one słabną od dłuższego czasu, są coraz biedniejsze, coraz mniej osób tam pracuje, coraz gorzej opłacanych, więc coraz niżej kwalifikowanych, coraz mniej kompetentnych. I kiedy one przestaną integrować i weryfikować to, co się dzieje w mediach społecznościowych, w tej blogosferze całej i tak dalej, czy wtedy powstanie jakiś nowy mechanizm weryfikacji informacji, tak żeby normalny odbiorca mógł otworzyć sobie jakąś stronę i dowiedzieć się ze źródła wiarygodnego, kompetentnego na temat rzeczywistości. To nie jest dla mnie pewne i są takie tezy bardzo silne, które trudno jest obalić, ale też trudno jest potwierdzić, że raczej czeka nas coś w rodzaju nowego średniowiecza. Znaczy odseparowania kompetencji od społeczeństwa, to co było fantastycznie widać w imieniu Róży Umberto Eco, gdzie jest jakaś malutka grupka ludzi za wysokimi murami tej twierdzy, tego klasztoru, przechowujących wiedzę Arystotelesa. I to może, przecież jak oni wychodzą z tego klasztoru, wychodzą na zewnątrz, tak? I tam jest to morze nędzy, zagubienia, ciemnoty, prawda? A tutaj ten tli się ten ogieniek. I moim zdaniem to ryzyko jest poważne. Nie można go lekceważyć, że właśnie w tym kierunku pójdziemy, czyli w kierunku nieracjonalności, co w demokracji jest śmiertelnie groźne.